Witajcie w kolejnym odcinku Prawa Łukasza. Na pewno zastanawiacie się, jakim rodzajem umowy jest rozdawanie ulotek na ulicy. Dzisiaj poznacie odpowiedź na to pytanie, czy jest to umowa zlecenia, czy umowa o dzieło. Przede wszystkim bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje i sugestie, które umieszczacie pod filmikami albo wysyłacie w wiadomościach prywatnych. Jest to dla nas bardzo cenne. Będziemy starać się odpowiadać na Wasze pytania. Na pewno też zastanawiacie się, jaka jest odpowiedź, jakie jest rozwiązanie quizu z poprzedniego odcinka. Przypomnę, chodziło o to, czy ekshumacja zmarłego członka rodziny narusza jakieś dobra osobiste, a jeżeli tak, to czyje? Większość z Was odpowiedziała poprawnie, że narusza dobra osobiste rodziny. I rzeczywiście tak jest. Zmarły, jak wiecie z pierwszego odcinka, nie ma zdolności prawnej po swojej śmierci. Nie można naruszyć jego dóbr osobistych, bo one już nie istnieją. Za to uznaje się powszechnie za dobro osobiste prawo rodziny do oddawania czci zmarłemu, do odwiedzania grobu, do pielęgnowania pamięci po nim. Każde naruszenie tego, również naruszenie spokojnego spoczynku zmarłego, narusza dobra osobiste rodziny. Tak więc każda ekshumacja, każde nieuprawnione wyciągnięcie zmarłego z grobu jest naruszeniem prawa. Chyba że, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jest podstawa prawna do dokonania ekshumacji. Czyli jeżeli kompetentna władza państwowa zgodnie z przepisami dokonuje ekshumacji, w tym momencie, mimo że rodzina może z tego powodu cierpieć, nie następuje naruszenie jej dóbr osobistych. To tyle. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wzięcie udziału w quizie. Przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Dzisiejszy odcinek będzie podzielony na dwie części, czyli dotyczący umowy o dzieło, następnie dotyczący umowy zlecenia. Kilka słów o umowie o dzieło. Umowa ta została uregulowana w artykule 627 i kolejnych Kodeksu Cywilnego. Artykuł ten pierwszy mówi tak. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Powszechnie przyjmuje się, i to nie budzi wątpliwości, że przedmiotem tej umowy jest stworzenie jakiegoś dzieła. Przez dzieło należy rozumieć najczęściej pewnego rodzaju wytwór człowieka. Będzie to w klasycznym, w źródłowym podejściu do umowy o dzieło pewna rzeźba, pewien obraz, być może książka, w każdym razie jakiś materialny substrat. Coś, co można wziąć do ręki, pokazać, dotknąć. Ja postaram się teraz dość krótko omówić swoiste cechy umowy o dzieło. One oczywiście mogą podlegać pewnym modyfikacjom. Strony umowy nie są ściśle związane wszystkimi tymi przepisami, ale chcę Wam podać pewien model, od którego musimy wyjść, żeby w ogóle zastanawiać się nad umową o dzieło. A więc strony umowy. Z jednej strony mamy zamawiającego, z drugiej strony przyjmującego zamówienie. Za chwilę, jak przejdziemy do umowy zlecenia, zobaczycie te różnice. Zamawiający chce, abyście coś dla niego zrobili. Jemu nie zależy na tym, żebyście się starali coś zrobić. Jemu zależy na efekcie. Dlatego każda umowa cywilna, która w założeniu ma wytworzenie czegoś, co do zasady będzie umową o dzieło. Przyjmuje się, że umowa o dzieło jest umową niepodzielną, czyli to dzieło powinno być oddane w całości. Nie można oddać części dzieła, a od części odstąpić. Oczywiście to jest założenie. Wynika to oczywiście z pierwotnego podejścia do umowy o dzieło, że to był jeden przedmiot, który się wytwarzało. Obecnie jest trochę inaczej, bo w momencie, gdy oddaje się na przykład projekty budowlane, bardzo skomplikowane architektoniczne rozwiązania, one mogą być podzielone na bardzo wiele poszczególnych dzieł. One mogą być oczywiście ujęte w jednej umowie o dzieło, ale Co do zasady można ostrożnie przyjąć, że można by oddawać jej poszczególne elementy i byłoby to zgodne z przepisami kodeksu cywilnego. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie za wykonane dzieło, są dwa modele. Jeden to wynagrodzenie kosztorysowe, drugi wynagrodzenie ryczałtowe. One są zupełnie odrębne, trudno je połączyć w jeden. Generalnie w praktyce obrotu się tego nie robi. Wynagrodzenie ryczałtowe polega na tym, że od samego początku wiadomo, ile za dzieło się zapłaci. Jest to ryzykowne dla obu stron, bo może się okazać, że cena materiałów wzrośnie, że cena robocizny wzrośnie, że będą takie elementy związane z wykonaniem dzieła, które podniosą cenę. Ale ryzyko działa także w drugą stronę, bo może się okazać, że te same materiały, ta sama robocizna i te same warunki będą tańsze, prostsze, mniej wymagające. Dzięki temu albo więcej zarobi zamawiający, albo przyjmujący zamówienia. Drugi sposób obliczania wynagrodzenia w umowie o dzieło to sposób wynagrodzenia kosztorysowego. Polega on na tym, że strony już na samym początku ustalają, jaka będzie cena za wykonanie poszczególnych elementów umowy o dzieło i ile tych elementów będzie. Oczywiście kosztorys to jest kosztorys wstępny. Po wykonaniu umowy dokonuje się bardzo często kosztorysu powykonawczego, w którym podlicza się ostateczne wartości wykonanych robót, ale po cenach, które zostały ustalone już na samym początku. Ten rodzaj wynagrodzenia jest uczciwszy, to znaczy bardziej, lepiej oddaje ilość wykonanych prac i koszt ich wykonania. Z drugiej strony powoduje pewną realną niepewność po stronie zamawiającego dzieło, bo on nie wie do końca, ile będzie musiał zapłacić. Nie wiedząc, jak dużo pracy będzie wymagało na przykład pomalowanie 3 pomieszczeń razem z ustawieniem dodatkowych ścianek działowych i zamocowaniem tego do ścian i podłóg. Z tego też względu to od woli stron zależy, który z tych sposobów obliczania wynagrodzenia będzie dla nich w danych okolicznościach korzystniejszy. Zdarza się niekiedy, że wykonane dzieło ma wady. Przy skomplikowanych procesach budowlanych zdarza się to dość często. Ale może się równie dobrze zdarzyć, jak dacie do naprawy buty czy torebkę. W takiej sytuacji możecie zażądać naprawy dzieła, czyli usunięcia wad po cenie, którą już zapłaciliście. Czyli nie musicie płacić dodatkowych pieniędzy za naprawienie czegoś, co zostało źle wykonane. To jest bardzo cenne dla Was na przyszłość. Chciałbym przytoczyć Wam jeszcze jeden przepis z umowy o dzieło. Artykuł 639. Zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego. Oznacza to, że jeżeli byliście gotowi wykonać dzieło, które ktoś od Was zamówił, ale ostatecznie go nie wykonujecie, bo zamawiający z jakiegoś powodu przestał być nim zainteresowany albo uniemożliwił Wam wykonanie tego dzieła, na przykład nie dostarczając Wam materiałów, z których mieliście je wykonać, może dotyczyć to w szczególności konkretnego rodzaju kamienia przy wykonaniu rzeźby, to w tym momencie Wy możecie żądać zapłaty wynagrodzenia, które Wam się należy za wykonanie dzieła, chociaż go nie zrobiliście. Przepis dodaje, co prawda, że zamawiający może odjąć z tej ceny to wszystko, co Wy zaoszczędziliście, nie wykonując tego dzieła. Jaki to będzie stosunek tych dwóch elementów do ostatecznej ceny, wszystko trzeba w konkretnym przypadku określać, ale nie jest tak, że pozostajecie bez pieniędzy. Ostatnia rzecz, która jest swoista w umowie o dzieło, to to, że to na zamawiającym ciąży obowiązek odebrania dzieła. Czyli jeżeli wykonujecie coś w domu, w warsztacie, w dowolnym miejscu, ale jest ono określone w umowie i nie postanowicie inaczej, to zamawiający to dzieło na swój koszt i ryzyko musi przyjechać, to dzieło od Was odebrać i zapłacić cenę. Jeżeli tego nie zrobi, pozostaje w zwłoce i można go obciążyć dodatkowymi kosztami. Typowe przykłady umów o dzieło to wykonanie rzeźby, napisanie artykułu, przeprowadzenie zajęć pod warunkiem, że z nich powstaje jakiś konkretny rezultat, czyli na przykład kończą się certyfikatem. Do tego wszelkiego rodzaju naprawy, malowania ścian, remonty. One mogą już wchodzić w zakres umowy o roboty budowlane, ale to wszystko jest generalnie wliczane w szeroko pojętą umowę o dzieło. Zaznaczam jednak, że urzędy skarbowe mają wątpliwości nawet co do szkoleń kończonych certyfikatem. Według nich jest to umowa zlecenie. Dlaczego? Posłuchajcie. Umowa zlecenie polega na tym, że jedna osoba zleca wykonanie czegoś drugiej. Kodeks cywilny w artykule 734 mówi tak. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Nie zdziwcie się tym, że ten artykuł mówi o czynnościach prawnych. Pierwotnie w prawie rzymskim zlecenie dotyczyło przede wszystkim czynności prawnych. Obecnie źródłem, z którego korzysta umowa zlecenie, są wszelkiego rodzaju czynności profesjonalnych pełnomocników, radców prawnych, adwokatów. Jednakże w artykule 750 kodeks przesądza, że do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zlecenia. Czyli to wszystko, o czym za chwilę będziemy mówić, nie odnosi się tylko i wyłącznie do czynności związanych z wykonywaniem obsługi prawnej, czy w ogóle czynnościami prawnymi, ale do wszystkich umów, które dotyczą świadczenia usług, chyba że są uregulowane w innych przepisach. Stronami umowy zlecenia są albo dający zlecenie i przyjmujący zlecenie, albo dużo częściej zleceniodawca i zleceniobiorca. Umowa zlecenia jest umową starannego działania, w odróżnieniu od umowy o dzieło, która jest umową rezultatu. W tej umowie nie chodzi o wytworzenie czegoś konkretnego, nie chodzi o jakiś przedmiot, który mamy otrzymać, ale o to, żeby ktoś wykonywał swoje działania z należytą starannością. Jakie będą przykłady umów zlecenia? Przede wszystkim wszystkie dotyczące obsługi prawnej. Prawnik nie jest w stanie zagwarantować rezultatu. Niestety, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto wygra proces, jaki sąd wyda wyrok. Prawnicy mogą jedynie w sposób staranny, należyty wykonywać swoje działania z pełną, najlepszą możliwą wiedzą i doświadczeniem. Za rezultat jednak niestety nie odpowiadamy w pełni. W podobnej sytuacji znajdują się osoby szkolące. Większość szkoleń nie daje rezultatu w postaci konkretnej kompetencji, którą każdy ma. Wyjątkiem są certyfikaty, o czym mówiłem przed chwilą. Jednakże prowadzący szkolenie ma je prowadzić starannie. On nie odpowiada za rezultat w postaci uzyskania wiedzy, nabrania nowych kompetencji przez uczestników szkolenia. Oczywiście takie jest założenie, taki jest cel takiego szkolenia. Jednakże jeżeli ktoś nie nauczy się niczego nowego, nie będzie w stanie wykonywać lepiej tego, po co na szkolenie przyszedł, to umowa zlecenie i tak została wykonana poprawnie. Co innego moim zdaniem, jeżeli szkolenie, kurs kończy się konkretnym wynikiem, czyli na przykład jest egzamin, który weryfikuje wiedzę i otrzymuje się za niego certyfikat, potwierdzenie, zezwolenie na wykonywanie czegoś. W tym momencie można z pełną, moim zdaniem, z pełną świadomością twierdzić, że jest to jednak umowa o dzieło. Co do zasady, jeżeli przyjęliście zlecenie, nie możecie go przekazać dalej. Oczywiście są od tego pewne wyjątki, jeżeli okoliczności sprawy albo ustalone zwyczaje na to pozwalają, albo jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że nie jesteście w stanie z jakiegoś powodu tego wykonać obiektywnie i w tym momencie dla ochrony interesu zleceniodawcy używacie osoby trzeciej do wykonania zlecenia. Macie jednak obowiązek natychmiast poinformować o tym zleceniodawcę. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, nie mamy tutaj rozróżnienia na wynagrodzenie kosztorysowe czy ryczałtowe. Tego problemu w ogóle nie ma przy umowie zlecenia. Wynagrodzenie za to płatne jest co do zasady znowu na koniec zlecenia, czyli jak już zlecenie wykonacie, w tym momencie możecie żądać zapłaty wynagrodzenia, chyba że, co się bardzo często zdarza, macie zlecenie na czas nieokreślony, które ma w założeniu trwać bardzo długo. W tym momencie możecie ustalić, że będziecie otrzymywać wynagrodzenie raz w miesiącu. Należy jeszcze zaznaczyć, że za wykonane zlecenie oczywiście należy się wynagrodzenie. Możecie jednak zastrzec w umowie, że wszystkie czynności, które będziecie wykonywać, będą wykonane za darmo. Dlatego umowa zlecenie zawierana jest najczęściej z wolontariuszami, żeby łączył ich jakiś stosunek prawny ze zleceniodawcą, a jednocześnie przesądza się w którymś z punktów umowy, że zleceniobiorca zgadza się wykonywać czynności bez wynagrodzenia. Jeżeli jednak takiego zastrzeżenia nie ma, należy się Wam wynagrodzenie. Mówi o tym artykuł 735. W ramach podsumowania krótkie porównanie umowy o dzieło i umowy zlecenia. Umowa o dzieło jest umową rezultatu, czyli stronom zależy na wytworzeniu konkretnej rzeczy. Umowa zlecenia jest umową starannego działania. Rezultat nie ma znaczenia. Ciekawym rozróżnieniem jest na przykład zaparkowanie samochodu na parkingu strzeżonym albo niestrzeżonym. Pytanie, czy jest to umowa o dzieło, bo zależy mi na tym, aby po powrocie samochód tam był, na parkingu strzeżonym, czy jest to umowa zlecenia, że osoba, która dozoruje parking, ma się starać, ma dokonać należytej staranności, aby samochód tam się dalej znajdował. Poza tym rozważaniem jest jeszcze pytanie, czy to nie jest przypadkiem umowa najmu, ale o umowie najmu w którymś z kolejnych odcinków. Dalej, kwestia wynagrodzenia. W umowie o dzieło może być wynagrodzenie kosztorysowe lub ryczałtowe. W umowie zlecenia wynagrodzenie jest w zasadzie sztywne. Może być ewentualnie uzależnione od ilości godzin, które się poświęciło na zlecenie, ale to jest już rzecz, która podlega modyfikacjom konkretnej umowie. Tak jak mówiłem, umowa o dzieło zawsze jest umową odpłatną. Umowa zlecenia może być umową bezpłatną w przypadku na przykład wolontariatu. Oczywiście strony umowy też mają inne nazwy. Zamawiający, przyjmujący zamówienie w przypadku umowy o dzieło, zleceniodawca, zleceniobiorca albo przyjmujący zlecenie, dający zlecenie w umowie zlecenia. Krótki quiz na koniec, bo podobało się to Wam poprzednio, więc zostańmy przy tym zwyczaju. Powiedzcie mi, czy napisanie kodu albo stworzenie aplikacji jest Waszym zdaniem umową zlecenia czy umową o dzieło? Klikajcie odpowiedzi znowu w prawym górnym rogu. Odpowiedź poznacie w następnym odcinku. A właśnie, łapki w górę, subskrypcje, dawajcie znać swoim znajomym, przyjaciołom, że jest coś takiego jak Prawo Łukasza, może będą zainteresowani. Do zobaczenia.